Kobieta gracz zna mechanikę zakochania i ją wykorzystuje. Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, jak kobiety, gracze, które no już praktycznie pozbawione są większości uczuć, kobiety, które już praktycznie nie potrafią się zakochać, przeżyć już po prostu miłości, no zazwyczaj wykorzystują ten efekt do tego, by zawładnąć no niedoświadczonym albo średnio doświadczonym facetem. I wygląda to tak, że przykładowo poznajesz taką dziewczynę. Ona już, widzisz, jest zrobiona, jest wszystko super, no jest piękna, jest ładna. Dzięki temu gdzieś tam, no masz zawsze gdzieś tam dla tych niedoświadczonych facetów przewagę, bo oni już gdzieś tam są zaślepieni samym jej gdzieś tam wyglądem i nie widzą gdzieś tam tego, że coś z tą dziewczyną jest nie tak. I to jest pierwszy gdzieś tam krok do tego, żeby ci zniszczyła życie, zniszczyła ci po prostu wszystko to, co dobre i żeby cię gdzieś tam zmanipulowała, wykorzystała i później jak takiego pasożyta wyrzuciła. I teraz słuchaj tego. Zazwyczaj jest tak, że jest coś takiego jak zakochanie i zawsze to jest po obu stronach. Widzisz dziewczynę, rozmawiasz z nią, no i zaczynasz coś czuć, no nie? Zauroczenie, zakochanie, zwał jak zwał, no po prostu coś sprawia, że ciągnie cię do tej dziewczyny, coś sprawia, że jedziesz te 100 kilometrów, coś sprawia właśnie, że przykładowo jesteś w stanie dla tej dziewczyny zrobić wszystko. No i powiem ci tak, zazwyczaj ten, kto kontroluje to zakochanie, no ten kontroluje relacje. No i teraz zobacz, jeśli dziewczyna jest graczem, no to ma ogromne przebiegi, ogromne gdzieś tam interakcje z mężczyznami i taka dziewczyna naprawdę, no jakby to powiedzieć, praktycznie już niemożliwe jest to, żeby gdzieś tam no zakochała się, no nie? Ona po prostu, jakby to powiedzieć, no już swoje przeżyła, swoje miłości i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ona już wie, potrafi się na to uodpornić, no wie, jak to działa, zna mechanikę tego zakochania. I powiem ci tak, zazwyczaj takie dziewczyny no będą to wykorzystywały na swoją korzyść. No bo zobacz, jeśli przykładowo ty no jesteś słaby i tak dalej i się zakochujesz w tej dziewczynie. No i jeśli ona przykładowo nie czuje tego, co ty czujesz, no to ona tutaj ma władzę. Ona tutaj kontroluje. Bo tak naprawdę ten, kto ma bardziej wywalone, no ten ma większą kontrolę. No i teraz zobacz, wyobraź sobie sytuację, w którą spotykasz się z tą dziewczyną i ona już po prostu perfekcyjnie zna mechanikę. Ona już przykładowo gra niedostępną, udaje, tutaj dobra, dzwonisz do niej, no nie odbiera od razu, żebyś gdzieś tam przez ten czas zaczął o niej myśleć, no nie, ona odzwania za 15, za 20, za godzinę, a ty w tym czasie gdzieś tam myślałeś, odbiera, no i mówisz co tam i tak dalej, rozmawiacie, ona już wie po co dzwonić, żeby się umówić, no nie, czasem jest tak, że się zgodzi od razu, a czasem jest tak, że będzie gdzieś tam grymasiła, że wiesz co, no ja tak dzisiaj nie mam czasu, no tego, ale wiesz, później mogę, bo teraz mam jakiś tam, muszę tu poukładać wszystko, no nie, no ale nie mówię nie, więc widzisz, że tu jest taki bigos, no nie, z jednej strony tak, z drugiej nie i to też sprawia, że gdzieś tam, no masz gdzieś tam mieszane odczucia, no i gdzieś tam powoli, powoli, gdzieś tam zaczyna to na ciebie gdzieś tam działać. No i teraz zobacz, jeśli przykładowo idziesz na spotkanie z taką dziewczyną, no to ona po prostu perfekcyjnie wie, co i jak ma robić, wie, kiedy gdzieś tam ma pokazać niedostępność, wie, kiedy gdzieś tam
może pozwolić ci się pocałować i tak dalej. To jest taka metoda, że ty jesteś taki osiołek, a ona jest taką marchewką i ona po prostu wie, kiedy możesz tą marchewkę zjeść, a kiedy przykładowo, no, jeszcze jej nie możesz dostać, ale tak sobie przed tobą wisi, wisi i po prostu, żebyś szedł w kierunku, który gdzieś tam ona ustala, no nie? No i kolejna rzecz jest taka, że przez takie właśnie zachowania, no, faceci często, no, zaczynają się gdzieś tam, no, zakochiwać i to jest pierwszy gdzieś tam powód do tego, no, że ta dziewczyna już gdzieś tam zaczyna tobą manipulować. No i przykładowo, zazwyczaj takie dziewczyny wiedzą, kiedy ci dać to, co potrzebujesz, by później jakby to obrócić to przeciwko tobie. No i przykładowo taka dziewczyna, no, z jednej strony, no, jest tak delikatnie niedostępna, z drugiej strony możesz zrobić z nią co chcesz i po prostu jest takie to, no, ja bym to powiedział, udawane, to widać, no nie? To widać naprawdę. I przykładowo na początku taka dziewczyna, no, będzie, jakby to powiedzieć, dawała ci umiarkowanie tej przyjemności, po to, by cię od tego uzależnić, wiesz? Ale nie od razu gdzieś tam całe, wiesz, bo to też, jak całe, to możesz się spłoszyć, no nie? Ale ona, pamiętaj, też bada na jakim jesteś etapie. Jak jesteś bardzo doświadczony, no nie? Jak jesteś bardzo gdzieś tam doświadczony, no to ona gdzieś tam, no, będzie musiała więcej zainwestować, wiesz? Więcej zainwestować, więcej dać, no nie? No bo przykładowo, jeśli ty zobaczysz, że ona kombinuje, no to się spłoszysz, no nie? Zazwyczaj, jak jesteś bardzo wygłodniały, no to bardziej łatwiej jest tobą gdzieś tam, no, manipulować. Jeśli przykładowo jesteś najedzony, no to już wtedy to tak nie działa, bo ona wtedy sama musi się wykazać, no nie? Bo ty wiesz, że gdzieś tam, no, samym seksem, no, relacja nie żyje i po prostu ona musi się postarać, no nie? Więc jakby to powiedzieć, no, jeśli ona widzi, że ty masz doświadczenie, no to zazwyczaj taka dziewczyna też będzie odpuszczała, wiesz? Będzie odpuszczała, ucieknie, no bo tutaj jakby to powiedzieć, no, jedynie co może to pozamiatać, no nie? Nie da rady i tak dalej. I one się płoszą, nie? Ale w sytuacji, gdy taka dziewczyna trafia na gościa, no, niedoświadczonego, który jest wygłodniały, no to jest idealną gdzieś tam okazją, idealnym gdzieś tam osobom do tego, by zrobić z nim to, co się chce. No i zazwyczaj gdzieś tam takie dziewczyny, no, przez to, że dziewczyna widzi, że się zakochujesz, no, zaczyna przykładowo tobą rządzić, zaczyna przykładowo wydawać ci polecenia. Czy mógłbyś pójść mi po drinka? Proszę. No, jasne, jasne, mogę iść. I zaczynasz gdzieś tam powoli usprawiedliwiać ją, że nie, no przecież jestem dżentelmenem, pójdę i tak dalej, no nie, i tak dalej, przyniosę jej, coś jej tam zrobię. No i ta dziewczyna przykładowo na początku będzie ci gdzieś tam dawała, jakby to powiedzieć, no, przyjemności, będą pocałunki, będzie seks, po to, by cię od tego uzależnić, no nie, po to, by cię od tego uzależnić. I w momencie, gdy ty się od tego uzależnisz, no to już popłynąłeś. To tak jakbyś gdzieś tam dealer by ci dał jakieś dragi, no nie? No i byś się od nich uzależnił. Na początku, wiadomo, nie dałby ci wszystkiego, tylko by ci tak porcjował, ale by ci to dawał za darmo. Wiesz co chodzi? No, siemanko, tutaj masz tego, no nie? Tutaj weź spróbuj, to jest dobre, no nie? Albo gdzieś tam na imprezie spróbuj, no nie? I tak dalej. Z małymi gdzieś tam porcjami i tak dalej, by cię uzależnić i da ci to gdzieś tam za darmo, no nie? Tak samo ta dziewczyna da ci to za darmo, no nie? Bez większych gdzieś tam oporów, no nie? No bo chce cię od tego uzależnić i będą same, będziesz sobie siedział, taka dziewczyna może ci nagle rozpiąć rozporek, będzie ci loda robiła, będziesz jechał autem, będzie to samo gdzieś tam chciała zrobić. Na początku gdzieś tam wszystko będzie wydawało się, że jest idealne i nie będziesz dostrzegał tego, że tutaj praktycznie nie było żadnych oporów, nie będziesz dostrzegał tego, że taka dziewczyna, no, robi to zbyt łatwo, rozumiesz? Zbyt łatwo. Coś tutaj nie gra, no nie? Są lekkie opory, ale to i tak są takie opory
Fałszywe, to tak jakbyś podchodzi do ciebie gdzieś tam dealer, rozmawia z tobą tego, no tutaj tego i mówi, ale ja, wiesz, nie mogę ci tego dać, no nie, no nie, to nie ma, nie, no i po czym gdzieś tam gada, no dobra, ale tylko nie mów nikomu, masz tutaj za friko pierwsza działka za darmo, no nie, i tak dalej, sprawdź sobie towar i tak dalej, no nie, i pomimo tego, że robił taką otoczkę, że niby nie może ci dać, to i tak to było takie zamierzone, no nie? Po to, by cię od tego uzależnić, no nie? I później gdzieś tam ciebie może zobaczyć, jak tam dobre było, no nie? Jak coś jestem, no nie? I to, no, takie tego, dobra, masz tu drugą, no nie, spróbuj, no nie, tam to było słabe, to jest lepsze, no nie? I chodzi o to, żeby cię uzależnić. I w momencie, gdy ty się uzależnisz, no nie? Czasem to naprawdę dużo nie trzeba, no bo jak jesteś gdzieś tam niedoświadczony i tak dalej, to te wszystkie gdzieś tam takie nieodebranie telefonu, takie przykładowo zwodzenie, że nie wiem, a może później zadzwoń, a może dobra, jeszcze ci dam znać i tak dalej. To wszystko jest po to, żebyś o tej dziewczynie myślał, a jak myślisz o dziewczynie, to szybciej gdzieś tam się w niej zakochujesz, no nie? Jeśli dziewczyna na spotkaniu jest taka fajna, wiesz, taka daje ci komplementy, taka, wiesz, dotyka cię sama, po prostu, no, jest taka wow, czujesz się przy nim kimś, no nie, później gdzieś tam, dobra, chcesz ją pocałować, ona, nie ma tak łatwo, no nie, ale i tak ona za chwilę gdzieś tam i tak da się pocałować, a ty wtedy sobie już myślał, że o, nie była łatwa i tego, no nie, a tymczasem już wpadłeś gdzieś tam w jej grę. No i później gdzieś tam może być tak, że ona nagle zacznie się całować z tobą, później coś więcej, później będziesz miał ten seks regularnie, sama będzie gdzieś tam, będzie super ekstra fajna, będzie ci, nie wiem, przyjdzie ci do domu, wymyje ci naczynia, posprząta i tak dalej, po prostu zobaczysz, że o wow, to jest po prostu idealna gdzieś tam dziewczyna i tak dalej, no nie? Tylko, że jak ona już zobaczy, że ty całkiem popłynąłeś, uzależniłeś się od niej, no to wtedy zaczną się żądania, zaczną się po prostu rzeczy, które będą sprawiały, że ta dziewczyna teraz będzie, no, tobą sterowała, będzie ciebie, no, wykorzystywała, no nie? Czyli już na przykład może ci gdzieś tam robić jakieś wjazdy na psychę, że wiesz co. Ja nie lubię robić loda, no nie, ale ci będę robiła, wiesz, tego, no nie. No i ty już gdzieś tam zdenerwowany, no wiesz co, chodźmy do marketu tamtego, no czy mógłbyś mnie zabrać gdzieś tam, proszę, i tak dalej, no nie. No i zaczyna dziewczyna gdzieś tam tobą powoli sterować, dzwoni, a mógłbyś po mnie przyjechać tam, bo ja jestem gdzieś tam u koleżanki, no nie, i tak dalej, proszę, i tak dalej, no nie, i ty jedziesz i po prostu już zacząłeś gdzieś tam. Zacząłeś już być jej pieskiem, no nie? No i później gdzieś tam kupujesz jej, zabierasz ją. Jak dziewczyna nie dostanie tego, co będzie chciała, to zara będzie foch, no nie? Zara nie będzie seksu, powie ci, że no nie ma dzisiaj ochoty i po prostu, żebyś coś tam zrobił i tak dalej. No i przykładowo w tym momencie, no jeśli gdzieś tam nie przejrzysz na oczy, no to popłyniesz, no nie? Popłyniesz naprawdę. I zobacz, co sprawia, że na przykład, że taka dziewczyna, no nic nie czuje. Nic nie czuje, że ktoś sobie powie, no ale jak to, co? Ona się w ogóle nie potrafi zakochać, stukam ją. Przecież seks powinien na nią działać, no nie? Przecież, no moje tego. No ale powiem ci tak. No ta dziewczyna już miała tyle gości, tyle bolców miała w sobie, że ona po prostu już jest na to odporna, rozumiesz? Kolejna rzecz jest taka, że jeśli nie miałbyś jakiegoś gdzieś tam statutu czy czegoś, to ona by na pewno się z tobą nie spotykała, więc połącz te fakty, no nie? Bo na pewno nie jesteś jakimś zwykłym szarakiem, tylko naprawdę coś masz, no nie? Kolejna rzecz jest taka, że no często taka dziewczyna oprócz ciebie spotyka się jeszcze potajemnie z innymi. Delikatnie mówiąc, że to są jej kumple i tak dalej, pisze sobie z innymi i tak dalej, rozmawia z innymi, bo dzięki temu, jeśli działa na wielu frontach, no to ona nawet nie może pomyśleć, wiesz, no bo przykładowo, zobacz, wraca ze spotkania z tobą i przykładowo już jakiś kumpel do niej dzwoni, coś tam idzie sobie z nim na piwo, no nie, no i okej, ty przykładowo
Wracasz do domu, o niej myślisz, a ona nawet nie ma chwili, żeby pomyśleć o tobie, bo już z innym gościem gada, no nie? I już ją nakręca gdzieś tam emocje i tak dalej. I dzięki temu ona ma nad tym kontrolę, rozumiesz? Jeśli jest odporna gdzieś tam na seks i tak dalej, to też zaczyna, jakby tutaj ten, który się bardziej gdzieś tam zaangażował, no ten zaczyna przegrywać, no nie? I takie dziewczyny, no mówię, są mistrzyniami, wiesz? Takie dziewczyny są mistrzyniami, znają mechanikę gdzieś tam zakochania, zauroczenia, wiedzą gdzieś tam, żeby przykładowo nie dochodziło do takich sytuacji, żeby ona coś poczuła, to ona to unika. Czyli jeśli ty przykładowo nie odbierasz, a ona dzwoni, no to ona już później do ciebie więcej nie zadzwoni i tak dalej, bo boi się, że jeśli będzie za tobą latała, to może wpaść w ten stan. A kto wpada w ten stan, no to tak naprawdę przegrywa, wiesz? Jeśli naprawdę nic nie czujesz do dziewczyny, to tak naprawdę możesz z nią zrobić wszystko, nie? Dlatego większość osób, które gdzieś tam spotyka się z dziewczynami na początku, no jakby to powiedzieć, boi się robić pewne rzeczy, gra bezpiecznie, no bo jakby to powiedzieć, no już gdzieś tam się zakochali, już coś czują do tej dziewczyny. W momencie, gdy ty nie czujesz nic do dziewczyny, idziesz na spotkaniu na pełnym luzaku, to gdzieś tam pocałować ją, to masz totalnie wywalone, czy ona powie nie, czy ona, żebym tego nie robił, powie, czy ona cię odepchnie, czy cokolwiek, masz to totalnie gdzieś, no nie? Nawet jak wstanie i pójdzie, to ty to masz totalnie gdzieś, bo sobie gdzieś tam możesz podejść, albo już gdzieś tam masz w telefonie inne numery, więc tak naprawdę nie grasz bezpiecznie i dzięki temu, no tak naprawdę ogarniasz dziewczyny, naprawdę. Jak gra się bezpiecznie z dziewczynami, to tak naprawdę nic z tymi dziewczynami nigdy nie ma, no nie? Jak jeśli grasz, jakby to powiedzieć, agresywnie, aggressive play, to zazwyczaj zobaczysz, że z tymi dziewczynami będziesz miał zawsze najlepiej, no nie? I mówię, że jeśli przykładowo ty nie potrafisz kontrolować emocji zakochania, no to powiem ci, zaczniesz popełniać błędy. I często jest właśnie tak, że takie dziewczyny, no, wykorzystują gości, bo ona widzi, że on jest zakochany, on jest zaślepiony, on jest zauroczony tak, że on świata poza niej nie widzi i ona dzięki temu ma nad nim władzę. Rozumiesz? Ma nad nim władzę, ma na smycz na niego już zarzuciła i po prostu robi z nim co chce i nawet jeśli on by się zdenerwował czy coś, to ona zawsze gdzieś tam może, wiesz, no przykładowo, no nie, bo ty mnie wykorzystujesz ostatnio tego, ja nie mam pieniędzy, no nie i tak dalej. Ona, no, no przestań, no przestań. Już ci rozpina gdzieś tam rozporek i robi loda, bo zaraz gdzieś tam odpłyniesz i będzie gdzieś tam znowu będziesz pod jej gdzieś tam rządami, no nie? To tak jakby mówię jak dealer, że nie, bo ty mnie chcesz struć, no nie? A dobra, masz tutaj, zapalimy sobie, no chodź, ja stawiam, palimy, pogadamy, nie? O to chodzi. I gdzieś tam powrót jest do tego, że przyjemnością gdzieś tam ta dziewczyna ci zawraca gdzieś tam głowę, no nie? Naprawdę. Dlatego, no mówię, dużo dziewczyn, jakby to powiedzieć, normalnych, no zachowuje się zupełnie inaczej, wiesz? To po prostu widać, no nie? To naprawdę widać. Są gdzieś tam, no mówię, takie też dziewczyny stosują jakieś manipulacje, gdzieś tam potrafi o jakimś byłym facecie wspomnieć i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby, mówię, żebyś cały czas gdzieś tam te emocje w tobie pracowały, wiesz? Żeby nie było takiej stagnacji. Żeby po prostu cały czas, jakby to powiedzieć, no było coś takiego, no że przykładowo przyjeżdżasz po nią, przychodzisz, miało być spotkanie o 5, a ona nie przychodzi na 5, przychodzi se 10 po i się zawsze spóźnia, no nie? I się zawsze spóźnia. I to pokazuje też, że jak ona się spóźnia, to ty na nią czekasz. I jak ty na nią czekasz, no to myślisz o niej i ona cię tak wkręca, rozumiesz? I ona cię to wkręca. I jest takich masa gdzieś tam rzeczy, że ty do niej dzwonisz. Ona nie odbiera od razu, bo później gdzieś tam mówi, że nie słyszała. To wszystko sprawia, że gdzieś tam się w niej zakochujesz. To też jest bardzo podobne do takiego syndromu sztokholmskiego. No nie, to też są perfekcyjne w tym, no nie, że ona gdzieś tam ci robi takie rzeczy i ty później jeszcze ją bronisz w tym, no nie? Naprawdę, taki roller coaster non-stopper. Non-stopper. Non-stop.
Także, no, powiem ci tak, musisz uważać. Ja zawsze będę przestrzegał przed takimi kobietami, no bo to jest, jak coraz więcej ich jest, no nie? To jest takie kobiety, no, gracze, to jest od ostatniego czasu, zaczyna ich się coraz więcej pojawiać, no nie? I jakby to powiedzieć, musisz uważać, wiesz, bo te kobiety, no, doją facetów ze wszystkiego i później zostawiają, no nie? I najważniejsze jest to, żebyś miał zawsze czysty umysł. I normalna dziewczyna, uwierz mi, nie będzie chciała stosować wobec ciebie żadnych jakichś technik manipulacyjnych i tak dalej. No nie, bo ona będzie czysta, będzie chciała się z tobą naprawdę, no, w tobie zakochać i tak dalej. Tak samo zobacz, no, jak ty, no, masz czyste intencje, no nie, no, podoba ci się dziewczyna. Jest wszystko okej, okay, no to dlaczego mam ją jakieś, nie wiem, testami obrzucać czy coś, no nie? Ja zazwyczaj aktywuję się w momencie, gdy panienka, jakby to powiedzieć, wyszczeliła w moją stronę pierwszy pocisk. No ja, no to już wtedy, okej, okay, sama sprowokowała, no to ja się wtedy aktywuję, ale to nie jest tak, że się aktywuję, że od razu jakiś agresor. Nie, ja zawsze gram na zasadach kobiet, no nie, tylko że ja się tam bardzo dobrze gdzieś tam poruszam, no nie? I na przykład dziewczyna, zobacz, no. Prosty przykład ci podam, bardzo prosty przykład. Dziewczyna miała przyjść o godzinie 5, pierwsze spotkanie. Nie przyszła. Przyszła 10 po. Bo oczywiście powiem, słuchaj, nie lubię jak się ktoś spóźnia, no nie szanujesz mojego czasu w ogóle i tak dalej. I ona się wtedy musi tłumaczyć. To jest pierwsze. Jeśli dochodzi do drugiego spotkania, ja przyjeżdżam 15 albo 20 minut po. Wiesz dlaczego? Bo jej pokazuję, że jak ona mówi, o co ty się tak spóźniłeś, no nie? No i widzisz jak to jest? Ty się tydzień temu spóźniłaś, no to zobaczysz jak ja się poczułem, no nie? I bum, czasem wyjeżdżam z grubej rury, no nie? I laska albo zaczyna się ogarniać, albo to już widzisz, jest spina i wtedy, jakby to powiedzieć, nasza znajomość już dalej nie ma sensu, no nie? Bo zaczynają się, ja demaskuję bardzo szybko takie panienki, no nie? Dlatego mówię. Pierwszy pocisk, ja to mówię, no nie? I ty też powinieneś to zobaczyć, bo często jest tak, że ci niedoświadczeni, no dobra, nic się nie stało. I laska za tydzień znowu, czy tam za kilka dni się spóźnia, i ty już nawet, i ona ci mówi, no wiesz, ja z reguły jestem spóźnialska, i już gdzieś tam iluzja, odwracanie kota ogonem, no nie? I gdzieś tam ludzie zaczynają to akceptować, zaczynają ją bronić, no nie? Ja mówię, no słuchaj, no to masz pecha, ja jestem punktualny, i albo ty też jesteś punktualny, albo po prostu, no. Nic z tego nie będzie, no nie? To wychodź sobie gdzieś tamtego. I nawet miałem takie sytuacje, że mówię, dziewczyna przychodziła punktualnie, a ja sobie przychodziłem 5 po, 10 po, no nie? Po prostu stosowałem to, co ona, by jej pokazać, jak to jest. I uwierz mi, że dzięki takiemu zachowaniu normalna dziewczyna ogarnia się, a kobieta gracz, no nie, ona zazwyczaj będzie jeszcze większe gdzieś tam stosowała te, więc to też będzie super sygnał do tego, że coś z tą dziewczyną jest nie tak. Bo jeśli dziewczyna przykładowo, no, spóźnia się, no to zaraz gdzieś tam dzwoni, słuchaj, spóźnię się, no bo tu był pełny autobus czy coś i nie tego, i no okej, spoko, widzisz, jeśli ktoś się tłumaczy, to znaczy, że to się zdarzyło, wiesz, jakby to być przypadkowo, tylko to też nie można gdzieś tam wierzyć na słowo, no bo dziewczyna może ci za każdym razem gdzieś tam, słuchaj, coś tam tego, więc to już będzie podejrzane, rozumiesz? Czyli ona specjalnie będzie się spóźniała, będzie sobie tworzyła jakąś wymówkę od razu i jakby to, jeśli to jest regularne, no to też już widzisz, że coś tu jest nie tak, no nie? Także, no mówię, najważniejsze jest to, żebyś po prostu nie dawał się, rozumiesz? Jeśli czujesz, bo mamy zawsze ochronę, nawet my faceci, jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to nie bierze się to znikąd, rozumiesz? To, że coś się dzieje w twojej głowie i czujesz, że coś jest nie tak, to są dobre myśli, rozumiesz? To są dobre myśli. I najważniejsze to jest to, żebyś nie dał się wciągnąć takiej dziewczynie, bo ona cię zniszczy. Ty musisz szukać normalnych dziewczyn, fajnych, z którymi naprawdę będziesz spędzał czas, które po prostu nie będą gdzieś tam kombinowały, nie będą manipulowały i tak dalej, i tak dalej. Bo o to chodzi, żeby spotykanie się z dziewczyną było czystą przyjemnością, rozumiesz? Podchodzisz, zatrzymuje się, rozmawiacie. Nie zatrzymuje się, pozdro. Dzwonisz, odbiera, rozmawiacie.
Nie odbiera, nie odzwania, pozdro. Rozumiesz? To jest takie proste. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.